Mamy znów naszą wagę z odważnikami po lewej i po prawej stronie. Widzimy, że waga jest w równowadze. Po lewej stronie mamy taką samą łączną masę jak po prawej. Zamiast oznaczyć tajemnicze odważniki znakiem zapytania, oznaczyłem je wszystkie jako x. Ponieważ wszystkie odważniki oznaczone są jako x, wiemy, że każdy z nich waży tyle samo. Chcę wiedzieć, ile waży ten odważnik. Ile waży każdy z tych tajemniczych odważników? Dam Wam chwilę na zastanowienie. Jak policzyć, ile waży tajemniczy odważnik, czyli ile wynosi x, ile kilogramów waży każdy z tych odważników? Co można zrobić z jedną lub obiema stronami wagi? Dam Wam kilka sekund na zastanowienie. Możecie powiedzieć, gdyby został jeden tajemniczy odważnik i gdyby waga pozostała w równowadze, to byłby on równy temu, co jest po prawej stronie. I mielibyście rację. A gdyby zostać tylko z jednym z tych tajemniczych odważników? Może pomyślicie, a gdyby tak zdjąć dwa z nich? Gdyby zdjąć. Zmienię kolor. Gdyby zdjąć ten i ten. Wtedy zostałby mi tylko jeden. Ale jeśli tylko usuniemy te dwa, lewa strona będzie lżejsza niż prawa. Lewa pójdzie do góry, a prawa w dół. Powiecie, już rozumiem. Jeśli robię coś z lewą stroną, to muszę to samo zrobić z prawą, by waga pozostała w równowadze. Pomyślicie, a co jeśli zdejmę dwa takie tajemnicze odważniki z prawej strony? Tu mamy problem, bo nie wiemy, ile waży tajemniczy odważnik. Moglibyście spróbować zdjąć dwa, ale ile z tych odpowiada tajemniczemu odważnikowi? Tego nie wiemy. Wtedy możecie powiedzieć, mam. 3 takie tutaj. Jeśli pomnożę to, co mam tutaj, przez 1 trzecią, jeżeli zostawię 1 trzecią tego tutaj i tutaj też zostawię 1 trzecią, to waga będzie w równowadze. Jeżeli to waży tyle, co to, to 1 trzecia całkowitej masy będzie równa 1 trzeciej tej całkowitej masy. Zostawmy więc tylko 1 trzecią tego tutaj. Pomnożmy przez 1 trzecią. Jeżeli pomnożymy to przez 1 trzecią, 1 trzecia razy 9 to 3, czyli wyrzucamy t i mamy 1 trzecią tego, co było po prawej stronie i 1 trzecią tego, co było po lewej stronie. Strony będą w równowadze, bo zostawiliśmy po 1 trzeciej z takich samych mas całkowitych. Został nam tu jeden tajemniczy odważnik to x tutaj. Nasza niewiadoma, i mamy 3 kg po prawej stronie. Możemy wyciągnąć wniosek, ponieważ przez cały czas waga była w równowadze, x jest równy 3.